Zostajemy na czacie. Janek pisze jeszcze, właśnie o to chodzi, aby nie ulegać magii wskaźników, tylko reguły zmiany cen, price action. Tutaj wskaźnik, bo jeśli mówisz w tym momencie o Bernsteinie, to wskaźnik kierunku trendu był tylko wskaźnikiem wspomagającym. Tak naprawdę metoda na luki otwarcia też jest w pewnym sensie techniką price action, ponieważ patrzysz na zakres cen poprzedniej sesji i na ceny na dzisiejszej sesji. Ale faktycznie nawet najlepszy wynik z określaniem trendu nie jest jakoś niesamowicie lepszy od wyniku bez określania trendu. I na pewno nie ma co przeceniać zastosowania wskaźników czy oscylatorów. Robert pisze, price action w zupełności wystarcza. Masz rację. Tomek Mikulec pyta, czy podczas pisania kodu musi być zachowana odpowiednia kolejność? Musi być zachowana odpowiednia kolejność rzeczy, które są obliczane. Mianowicie, no, nie wiem jak to najprościej powiedzieć, ale wszelkiego rodzaju programy wykonują się linijka po linijce. Najczęściej, no jeśli są oczywiście możliwe przeskoki w programie, ale typowo jak jest zapisany program, to się on wykonuje linijka po linijce. I jeśli mamy z A wyliczyć B, a następnie z B wyliczyć C, to tak to po kolei musi być zrobione w programie. Janek pisze 3 dzielone na 5 razy 2, aha, już wiem co pisze, że to jest będzie 7 miesięcy. Tak, no. Przez moment się pogubiłem i już wolałem pociągnąć dalej, niż wyliczać, ile to było miesięcy. Bo wydawało mi się, że wcześniej było pół roku, ale to nie było jednak pół roku z 1,6 współczynnika Cardo MDD. Zmylił mnie na moment wynik, ten 0,6. Janek, tak zgadzam się co do Bernsteina. Mnie chodziło o reguły dotyczące prowadzenia pozycji. I tutaj price action. Można, oczywiście, chociaż czyste reguły zarządzania wielkością pozycji, no to jest właśnie albo zamykanie części pozycji w trakcie ruchu, albo wręcz ciągnięcie stopa po kolejnych dołkach, to jest, czy tam szczytach przy ruchu spadkowym. To jest już trudniejsze do zaprogramowania, ale oczywiście wszystko jest do zrobienia. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo mamy już 21:20, jak ten czas leci dzisiaj, no trochę mnie wylogowywało też, ale czas kończyć. Najczęściej staram się, żeby trwał webinar półtorej godziny, to bym chciał, żeby trwał maksymalnie. Także, czy są jeszcze jakieś pytania do materiału, który był, lub jakieś, które nie zdążyliście zadać wcześniej w formularzu do pytań przed webinarem? Ok, dziękuję w takim razie bardzo za uwagę. Przetrzymałem Was godzinę 20, jeszcze z sensacjami po drodze. Zapraszam, spotykamy się za 2 tygodnie, będę na pewno pisał i jeszcze może od razu zapowiem, na pewno przed najbliższym webinarem przyślę Wam jeszcze parę filmów, które mam nadzieję, że Was zainteresują. Mam pomysł na firmy, które stworzę i będą one trochę może o psychologii, a trochę również o drodze inwestora. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Dziękuję bardzo i dobrej nocy.